jeszcze jak czytałam na forum, to interesowałeś się bardzo jakimiś innymi urządzeniami, które nie były podłączane jakby do takiego stałego źródła energii, tylko czerpały jakoś inaczej tę energię. Jeśli się tym interesujesz? Tak, to też jest jeden z szerokich tematów, o którym mógłbym długo opowiadać, ale tak w bardzo dużym skrócie. Rzeczy, które robię na Ziemi, mógłbym podzielić na kilka takich podstawowych klas. Pierwsza to jest uniezależnienie się człowieka od czegokolwiek z zewnątrz. Jednym z takich etapów przejściowych jest uniezależnienie się od czerpania energii od korporacji, od firm. Dlatego, że człowiek na Ziemi jest kontrolowany, to jest jeden wielki taki sekret, że człowiek na Ziemi jest kontrolowany przez pewną grupę ludzi, istot, tak, żeby on myślał, że on jest niezależny, swobodny i pracuje i żyje dla siebie i dla dobra innych. W rzeczywistości jego życie jest tak zorganizowane, że on jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem, który dostarcza pracy i energii tym, którzy kontrolują życie na Ziemi. Ja kiedyś spojrzałem na życie na Ziemi i co zobaczyłem? Zobaczyłem, tak jak tu jest ten stół, że jest to Ziemia i tu był taki klosz. Także można go było go wziąć i zamknąć, taki klosz. I tutaj była jakaś energia, to coś, co kontrolowało to życie na Ziemi. I była taka klapka i tam od czasu do czasu można było otworzyć, coś zmodyfikować albo wyciągnąć kogoś z tego całego systemu i go uwolnić i tak dalej. Zobaczyłem taki bardzo ciekawy obraz i pomyślałem, o, to jest doskonałe tłumaczenie takie graficzne, czym jest życie na Ziemi. Więc i człowiek jest przeciętny statystyczny człowiek jest niewolnikiem, który został zniewolony przez ten cały system, a ten system ma trzy narzędzia. Pieniądz, który nie jest zbyt starym narzędziem, ale jest niesamowicie skutecznym. Drugi to jest religia. Drugie narzędzie jest religią. Obojętnie jaka by to była, nie ma znaczenia, czy to będzie religia starego typu, obecna, czy nowego typu, to nie ma znaczenia, jest to religia. I trzeci to jest wiara, informacje w coś tam. Na przykład, że człowiek potrzebuje to, potrzebuje tamto, potrzebuje jeść tyle, albo potrzebuje spać, albo takie różne rzeczy. Informacja, która powoduje, że człowiek wierzy w coś i nie jest w stanie odkryć tego, czym naprawdę jest, że jest źródłem tego wszystkiego. Więc jak się wyzwalasz, to wtedy możesz, ja to zobaczyłem, że jak się wyzwalasz z tego wszystkiego, to wtedy wychodzisz, otwiera się taka klapka i wychodzisz z tego z całego systemu, jesteś wolny. A jak nie, to żyjesz jak owca w tym systemie. Spójrzcie na różnego rodzaju, w cudzysłowie, pisma święte. Tam są takie porównania, jak będziesz paść moje stado, owieczek i tak dalej. To autentycznie o to chodzi. Że my jesteśmy owcami, które są paszone przez tam kogoś, przez wyższe siły. Tak to funkcjonuje na Ziemi. A te inne źródła energii? Tutaj... Aha, no i niepotrzebnie się zagalopowałem w to. Więc jedną z rzeczy, która uwalnia człowieka, to jest taki etap pośredni, jest uwolnienie się od kupowania energii. Czyli każdy w swoim domu, miejscu, gdzie przebywa, ma wystarczająco energii po to, żeby ogrzać to, jeżeli trzeba, żeby światło, no cokolwiek człowiek robi z prądem elektrycznym, prawda? Włączyć lodówkę. Tam praktycznie wszystko, tak. Wszelkie maszyny, gotować pożywienie, doprowadzić wodę, no cokolwiek, to wiadomo, że do tego potrzebuje. Człowiek, który nie żyje bezpośrednio w przyrodzie, potrzebuje prądu elektrycznego. Więc na Ziemi to, co my nie widzimy, to, co jest za naszymi oczami, to jest urządzenia, które czerpią bezpośrednio z otoczenia i to nie jest to, co my znamy, te urządzenia, czyli na przykład wiatraki, czy energia elektryczna, którą się tworzy z płynącej wody, czy ze słońca, z promieniowania, czy z ciepła. To są urządzenia, które biorą
energię bezpośrednio z próżni. My mamy takie określenie próżnia. W rzeczywistości próżnia nie istnieje, prawda? Ja mówię, biorą bezpośrednio energię z otoczenia i dają jej człowiekowi tyle, ile jest potrzeba. Każdą ilość. Więc ja jedno z moich zadań, które mam, które przedsięwziąłem, było danie ludziom takich urządzeń, żeby każdy miał swoje własne, niezależne źródło, ale nie, że ja mu to daję, czy ktoś, tylko żeby każdy mógł sobie sam zrobić.